Dwa w jednym, czyli dwa tematy w jednym vlogu. Pierwszy to zadano mi pytanie, czy na jesień w Polsce dojdzie do wojny i poproszono mnie również, żebym powiedział coś na temat ewentualnej wojny atomowej. Minęła 19, tak więc zaczynamy wieczorynkę. Bartosz mówi. Tak, dzisiaj, tak jak mówiłem na wstępie, dwa tematy w jednym vlogu. Będzie jeden moment, kiedy posłużę się tutaj notatkami. Na małej karteczce, bo to mało notatek było potrzebne. Resztę to są moje jakieś tam przemyślenia i wnioski z tego, co się dzieje dookoła. Także nie wiem, czy wiecie, ale jest 10 państw, które dysponują głowicami atomowymi. Ja teraz właśnie z tej kartki przeczytam wam, jakie to kraje, ile tych głowic mają. Tam dane mogą się delikatnie różnić, bo one tam podpisywały jakieś tam te pakty, że tam zmniejszają ten potencjał. W każdym bądź razie to są dane jak najbardziej tam zbliżone. Mówię, mogą się tam delikatnie różnić, bo to się zmienia. Także na pierwszym miejscu Rosja. 8,5 tysiąca głowic atomowych. USA 7700. Francja 300. Wielka Brytania 225. Chiny 200-250. Indie 90 do 110. Pakistan 100 do 120. Izrael 80. RPA w tej chwili nie ma głowic atomowych, ale miała jakieś tam chyba około 6 sztuk jeszcze tam na początku lat 90. No i Korea Północna 6 do 8 głowic. No teraz tak. Po co zaczyna się wojnę? Tak? Zazwyczaj kiedy zazwyczaj Stany zaczynały wojnę? No to nie tylko chodzi o tam o szerzenie demokracji, ale jak te magazyny z bronią stają się pełne, tak, i rząd Stanów Zjednoczonych od koncernów tych zbrojeniowych, przepraszam, nie chce kupować broni, no to trzeba ją zużyć. No, ale tą najbardziej popularną, najbardziej produkowaną bronią jest jednak ta broń konwencjonalna, czyli te wszystkie jakieś tam te rakiety, nie rakiety, bez tych głowic właśnie atomowych. No i tego by się trzeba było pozbyć, bo jak tutaj wam przeczytałem, ta ilość głowic nuklearnych na świecie, gdyby tak się właśnie miał zacząć konflikt atomowy i te wszystkie kraje pieprzyłyby na raz, to byłoby tak jak w tym kabarecie Smolenia. Mówię ci, jak pieprznę, to się mogę tylko o jedno biurko pomylić. No, doszłoby do totalnej anihilacji życia na tej planecie. Jest tak jak Einstein bodajże mówił, że po trzeciej wojnie światowej to walczylibyśmy już tylko po tym i wyłącznie na jakieś tam maczugi i kamienie, bo to co znamy do tej pory przestałoby istnieć, więc nikt nie ma interesu w tym, żeby pieprznąć atomem. No bo tak sobie, no po co, no już, jak już się pieprznie raz atomem, no to ani się nie sprzeda tej broni konwencjonalnej, ani się nie zużyje. Ona de facto no, raczej nie będzie za bardzo potrzebna, bo siła takiego wybuchu, no Stany Zjednoczone prawie 8 tysięcy głowic, tak Rosja 8 tysięcy głowic, nawet jakby po 10 pieprzyły, no to nie ma życia. Także tutaj ja myślę, że do samej takiej wojny atomowej w najbliższej przyszłości raczej nie dojdzie, już chyba, że naprawdę u sterów jakiegoś państwa stanie jakiś naprawdę psychopata, który będzie dążył do zniszczenia wszystkiego łącznie z sobą, także wtedy być może tak, no ale takich wariatów no raczej nie ma. Mówię, że Putin jest naprawdę cholernie mądrym politykiem, on nie to, że go chwalę, ja po prostu stwierdzam fakt, że facet nie dość, że ma jaja, to jeszcze tutaj też u niego ten mięsień pracuje i to co robi, to raczej moim zdaniem nie zmierza w kierunku tego, żeby jednak rozpierdzielić wszystko dookoła.
Także tutaj tego bym się aż tak nie obawiał. Mówię, no atomy raczej latać nie będą, bo to nikomu korzyści nie przyniesie. A wiadomo, że żeby coś zrobić, no to raczej w normalnych sytuacjach to trzeba mieć jakiś tam motyw. No ja już nie mówię, tak jak mówię, jeżeli będzie wariat, to może być lipa, ale no póki co, no ci ludzie, skoro są u sterów, no to jakiś tam potencjał intelektualny posiadają i zdają sobie sprawę z tego, że takie coś nie przyniesie zysku, a wojny są toczone zazwyczaj dla zysku. Ja, taka dygresja, pamiętam jeszcze w czasach liceum, moja pani profesor od historii zawsze powtarzała, mój Bartek, jak będziesz na jakimkolwiek egzaminie i będziesz miał odpowiedzieć na pytanie dotyczące przyczyn jakiegokolwiek konfliktu, to gdy powiesz, że chodziło o pieniądze, to ta odpowiedź na pewno zawsze będzie prawidłowa. Bo nic się nie dzieje, jeżeli nie ma przyczyny finansowej. A zagłada całej ludzkości, no raczej pieniążków nie przyniesie. Także jeżeli miałaby nastąpić wojna, to ona tak czy siak będzie konwencjonalna. Znaczy tylko i wyłącznie pod tym kątem, że uzbrojenie, które będzie używane do walki, to będzie konwencjonalne, to nie będzie raczej atom. Co dalej? Czy grozi nam w Polsce wojna na jesień? Powiem, no, że zdania naukowców są podzielone. Naukowców i tych wszystkich jakichś tam przepowiadaczy, ja absolutnie nie aspiruję do takiego miana, nie chcę tutaj być jakimś tam wróżbitą przepowiadaczem. Natomiast jeżeli byśmy tak się odnieśli do jakichś tam różnych proroctw, tych przepowiedni tutaj, no już tam ja nie mówię o Klimuszce, bo czy tam Baba Wanga, bo no, oni mówią, że no, Polska tak czy siak będzie tym najspokojniejszym rejonem. Z drugiej strony też patrzymy, co się dzieje w Belgii obecnie, gdzie policjant, szef policji zostaje znokautowany na ulicy. We Francji mamy zamieszki. W Calais imigranci robią rozruby. Sami Francuzi strajkują, bo wkurwiają się najnormalniej w świecie, wkurwiają się, że każe im się więcej pracować, żeby były pieniądze na socjal właśnie dla tych, którzy między innymi w Calais rozrabiają. Tam już są totalne bitwy na ulicach. Elektrownie atomowe obniżają swoją wydajność, mniej produkują prądu. Na stacjach benzynowych brakuje paliwa. Tam już się naprawdę dzieje coś niedobrego. Szczególnie biorąc pod uwagę, że raptem 2 tygodnie, tak, zaczynają się Mistrzostwa Europy w piłce kopanej. No i co? Nie będzie prądu, nie będzie paliwa? Lipa. Panowie, lipa i panie. Także tutaj, jeżeli dojdzie do jakichkolwiek konfliktów, to raczej na chwilę obecną będzie to zachód Europy. Takie są moje jakieś tam przewidywania wynikające z obserwacji. Natomiast no jeszcze tutaj patrzmy dalej, no też w ogóle to jest ciekawa sprawa, bo jest taki tutaj na Pomorzu, w Człuchowie, jest Jasnowic Jackowski, no i on w ostatnich, jak tam słuchałem jego tych proroctw, bo no, interesuje się takimi sprawami, nie to, żebym w to wierzył czy brał na poważnie, ale lubię sobie posłuchać, jak on opowiada, bo ma taki specyficzny sposób mówienia, fajnie się go słucha, taki bajarz bardziej, tak, o, jak to nieraz jest tak, że ktoś usiądzie i opowiada jakąś tam ciekawą historię, on ciekawie opowiada o tym, co może być. No i właśnie on tam mówił, że cokolwiek to się zacznie od jakiegoś tam morderstwa politycznego, że jakieś ruchy ludzi, właśnie Niemcy, Francja, te sprawy, i że jeżeli cokolwiek się zacznie, to się zacznie właśnie tam, no czy w Polsce. Ja pamiętacie, vloga takiego nagrałem, tutaj się na miniaturce pojawi, na temat Macierewicza i mówiłem, że właśnie na te czasy takie niespokojne obecnie, to facet, który naprawdę, moim zdaniem, on tak jak mówiłem, jakieś tam harcerstwo, on tam się, te klimaty jego to po prostu chyba kręci. Fakt, jest jakimś tam
No, przez niektórych określany mianem oszołoma, dziwaka, tego przypadek, nie sądzę, podejrzliwości, to mogą jakoś tam jego dyskredytować, natomiast on naprawdę kocha wojsko. Zobaczcie, to właśnie jego chwalą żołnierze za to, że nie ma już tego przepisu, który mówi, że oni mogą służyć jako szeregowcy tylko 12 lat. No bo to był debilizm jakiś, no 12 lat szkoli się człowieka, nawet na tym stopniu właśnie szeregowcy, ale to przecież szeregowcy idą, to jest to mięso właśnie armatnie, którzy w razie jakiegoś konfliktu to oni nadstawiają tyłka i to oni trzymają karabin i to oni strzelają. Także w armii to niepotrzebne jest aż tak dużo generałów, tych szeregowców, tych kaprali. Takich żołnierzy jest najwięcej w razie konfliktu potrzebne. No i teraz stało się rzecz dobra, no bo 12 lat szkolenia, tak? Człowiek cały czas tam było w niego inwestowane pieniądze, a potem co? Wiatr, tak? No i znowu bierzemy jakiegoś żółtodzioba, w którego trzeba włożyć full pieniędzy, żeby on jakieś tam umiejętności zaczął posiadać, żeby chociażby celnie strzelał, tak? Bo to też nie jest takie najprostsza sprawa, żeby dobrze strzelić. Tam są jeszcze przecież kierowcy, oni też przecież szkolą się, doskonalą te sprzęty wojskowe, one wcale nie są takie proste w obsłudze, tak mi się wydaje, bo ja niestety w wojsku nie byłem. No i co? No i teraz jest okej, okay. Teraz oni go lubią. Ja mówiłem, że ten człowiek na taki czas nam jest teraz potrzebny, ponieważ to wojsko musi wiedzieć, że za sterami to jest facet, który jak będzie trzeba, to będzie umiał podjąć jakąkolwiek konkretną decyzję. Nawet ja uważam, że to nie jest problemem, jeżeli może coś, nie wiem, będzie mu się wydawało i że trzeba coś, będzie, może lepiej się po prostu zabezpieczyć, dmuchać na zimne, tak, bo przy paranoi, no takiej już przysłowiowej paranoi pana Macierewicza, to może tak być, że jemu coś się tam będzie wydawało i coś tam może trzeba będzie ruszyć jakąś tam jednostkę w tą czy w tą. Może to jest potrzebne, może to jest właśnie to, ale czy nam grozi, no. Powiem wam, że teraz ta wojna, zresztą tutaj powiem tak jak za Jackowskim, ta wojna, tylko na innym poziomie ona trwa. Ona trwa na poziomie ekonomicznym i takim społecznym. Tutaj ostatnio też gdzieś właśnie w internecie wyczytałem, że Soros już ewidentnie mówi o tym, że te jego ruchy, działania są skierowane właśnie na to, żeby ci uchodźcy, niby tam ci azylanci, sranci i tak dalej, w każdym razie ciapki, żeby przyszły do Europy, żeby wymieszać to społeczeństwo, żeby zatrzeć granice. Że to jest właśnie ten kolejny krok do tego mitycznego nowego porządku świata, że to właśnie, że on się do tego jakoś tam przyznaje i właśnie tak ma być. Także, no nie wiem, jeżeli jest tak, jak ten, Polska staje okoniem, no to Polska może być nie tyle wciągnięta w konflikt, tylko może być jakimś tam obiektem ewentualnych napięć takich polityczno trochę jakieś tam, że będą nam jednak ich chcieli wcisnąć, bo my nie będziemy ich chcieli płacić. No ja wierzę w to, że ten rząd stanie na wysokości zadania i powie, no pasaran, nie przejdą. No ale mamy też tą cholerną ustawę 1066, także nie wiem, czy jakiejś tam interwencji nie będzie, że będą nam wwozić tutaj. A Niemcy mają to do siebie, że lubią zapakować ludzi w jakieś tam środki transportu i przewieźć w głąb terytorium Polski, żeby ich jakoś tam zaopiekować w jakichś tam obozikach i tak dalej. To jest taka specjalność Niemców. No ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, także myślę, że Polska jednak właśnie dzięki temu, że jest taka zaściankowa, takim, niektórzy mówią, zadupiem Europy, chociaż ja się z tym absolutnie nie zgadzam, to właśnie dzięki temu, że my nie jesteśmy jeszcze tacy multikulci, że my nie jesteśmy jeszcze tacy wymieszani,
I u nas nie ma tych napięć społecznych związanych właśnie z tymi mniejszościowiększościami już w niektórych miejscach. Także u nas raczej do takiego czegoś nie dojdzie. No kod może tam jakoś tam próbować ferment siać, ale ja myślę, że te durnie zakodowane to raczej gówno zrobią, a nie tam będą tutaj jakoś tam mącić, bo ludzie nie będą chcieli walczyć o stołki dla schetyny, czy tam perły z botoksu, bo to nie to. Ludzie, jeżeli zobaczą w końcu, że ich działania te właśnie koderskie to nie robią nic dobrego, a w końcu się obudzą, bo Polacy mają to do siebie, że on, Polak jest mądry po szkodzie, ale niekiedy i przed szkodą się uda takiemu człowiekowi obudzić i znaleźć w tym trochę rozumu i myślę, że kot to upadnie szybciej niż powstał, także należy w to wierzyć. Także co? Myślę, że będzie spokój. Wojny atomowej też raczej nie będzie. Mówię, no, kasa się musi zgadzać, no, a na tym naprawdę nikt nie zyska. To tyle na dzisiaj. Ten vlog pewnie był opóźniony, bo jeszcze tam prawie prosty nagrywałem. On już jest tam od chyba od 17 z minutami w sieci. Właśnie o tych jakichś tam różnych prowokacjach. Niektórzy mówią, że to właśnie kodowcy coś tam próbują mieszać. Nie wiem. Ja czekam na jakiekolwiek komentarze, ponieważ przynajmniej jak nagrywam teraz tego vloga po 18, jeszcze w telewizji nic na ten temat nie mówili. Pisała Interia, pisała Niezależna, pisało Pikio, a w telewizji cisza. Także co, jak Wam się podobało, to bardzo proszę łapki w górę. A mi jest jakaś tam teoria, że te łapki i komentarze to strasznie pomagają w pozycjonowaniu. Nie wiem, nie znam się, nie jestem specem od jakichś tam tych działań marketingowych w YouTubie, promowania filmów. Nie wiem, ale jak Wam się podobało, po prostu dajcie w górę, to jest znak dla mnie, nie tam dla jakichś tam algorytmów Google'a i YouTube'a. Jak Wam się nie podobało, to dajcie łapkę w dół, subskrybujcie kanał, bo im więcej tych widzów jest teraz, fajnie, jakoś tam przyrasta. Fajnie się dzieje, cieszy mnie to ogromnie. Na razie to w ogóle to są śmieszne ilości, bo to jest tam 250 parę subskrybentów, ale szanuję każdego z osobna bardzo mocno. Im Was jest więcej, tym ja mam większą energię do tego, żeby nagrywać. Wczoraj nie nagrywałem, bo po prostu jak pisałem na grupie, padłem, a grupę to mamy tą Talking Bard na Facebooku, także tam też zapraszam. Ludzie się fajnie udzielają, mnóstwo wiadomości prywatnych, tutaj mam takiego szczególnego widza Pawła, który po prostu jak coś widzi, to po prostu taki research mi robi, samozwańczy researcher tego kanału, podsyła mi newsy, jak ja tam gdzieś przysnę i nie dostrzegę czegoś, także serdeczne dzięki Pawle. No i zapraszam wszystkich, no piszcie, 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 ja staram się naprawdę na każdy komentarz pod filmami odpowiadać, niekiedy tam po jednym, dwóch dniach, ale no po prostu też pracuję zawodowo, bo nie utrzymuję się z YouTube'a, bo to raczej, nie wiem, musiałbym chyba miłością tylko do swojej żony i dzieci żyć, żeby móc się utrzymać z YouTube'a, bo to na razie to jest śmiech na sali. Także co, kończę, idę renderować, wrzucać, montować, żeby to wszystko poszło jak najszybciej. Do zobaczenia jutro o 19:00, jak zawsze wieczorynka. Się wydawało i że trzeba coś będzie, może lepiej się po prostu zabezpieczyć, dmuchać na zimne, tak, bo przy paranoi, no takiej już przysłowiowej paranoi pana Macierewicza, to może tak być, że jemu coś się tam będzie wydawało i coś tam może trzeba będzie ruszyć jakąś tam jednostkę w tą czy w tą. Może to jest potrzebne, może to jest właśnie to, ale czy nam grozi, no. Powiem Wam, że teraz ta wojna, zresztą tutaj powiem tak jak za Jackowskim, ta wojna tylko na innym poziomie ona trwa. Ona trwa na poziomie ekonomicznym i takim społecznym. Tutaj ostatnio też gdzieś właśnie w internecie wyczytałem, że Soros już ewidentnie mówi o tym, że te jego ruchy, działania są skierowane właśnie na to, żeby ci uchodźcy, niby tam ci azylanci, sranci i tak dalej, w każdym razie ciapki, żeby przyszły do Europy, żeby wymieszać to społeczeństwo, żeby zatrzeć granice,
że to jest właśnie ten kolejny krok do tego mitycznego nowego porządku świata, że to właśnie, że on się do tego jakoś tam przyznaje i właśnie tak ma być. Także, no nie wiem, przepraszam. Jeżeli jest tak, jak ten, Polska staje okoniem, no to Polska może być nie tyle wciągnięta w konflikt, tylko może być jakimś tam obiektem ewentualnych napięć takich polityczno trochę jakieś tam, że będą nam jednak ich chcieli wcisnąć, bo my nie będziemy ich chcieli płacić. No ja wierzę w to, że ten rząd stanie na wysokości zadania i powie, no pasaran, nie przejdą. No ale mamy też tą cholerną ustawę 1066, także nie wiem, czy jakiejś tam interwencji nie będzie, że będą nam wwozić tutaj. A Niemcy mają to do siebie, że lubią zapakować ludzi w jakieś tam środki transportu i przewieźć w głąb terytorium Polski, żeby ich jakoś tam zaopiekować w jakichś tam obozikach i tak dalej. To jest taka specjalność Niemców. No ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Także myślę, że Polska jednak właśnie dzięki temu, że jest taka zaściankowa, takim, niektórzy mówią, zadupiem Europy, chociaż ja się z tym absolutnie nie zgadzam, to właśnie dzięki temu, że my nie jesteśmy jeszcze tacy multikulti, że my nie jesteśmy jeszcze tacy wymieszani i u nas nie ma tych napięć społecznych związanych właśnie z tymi mniejszościowiększościami już w niektórych miejscach, także u nas raczej do takiego czegoś nie dojdzie. No kod może tam jakoś tam próbować ferment siać, ale ja myślę... Dwa w jednym, czyli dwa tematy w jednym vlogu. Pierwszy to zadano mi pytanie, czy na jesień w Polsce dojdzie do wojny i poproszono mnie również, żebym powiedział coś na temat ewentualnej wojny atomowej. Minęła 19, tak więc zaczynamy wieczorynkę. Bartosz mówi. Tak, dzisiaj, tak jak mówiłem na wstępie, dwa tematy w jednym vlogu. Będzie jeden moment, kiedy posłużę się tutaj notatkami. Na małej karteczce, bo to mało notatek było potrzebne. Resztę to są moje jakieś tam przemyślenia i wnioski z tego, co się dzieje dookoła. Także nie wiem, czy wiecie, ale jest 10 państw, które dysponują głowicami atomowymi. Ja teraz właśnie z tej kartki przeczytam wam, jakie to kraje, ile tych głowic mają. Tam dane mogą się delikatnie różnić, bo one tam podpisywały jakieś tam te pakty, że tam zmniejszają ten potencjał. W każdym bądź razie to są dane jak najbardziej tam zbliżone. Mówię, mogą się tam delikatnie różnić, bo to się zmienia. Także na pierwszym miejscu Rosja. 8,5 tysiąca głowic atomowych. USA 7700. Francja 300. Wielka Brytania 225. Chiny 200-250. Indie 90-110. Pakistan 100-120. Izrael 80. RPA w tej chwili nie ma głowic atomowych, ale miała jakieś tam chyba około 6 sztuk jeszcze tam na początku lat 90. No i Korea Północna 6-8 głowic. No teraz tak. Po co zaczyna się wojnę? Tak? Zazwyczaj kiedy zazwyczaj Stany zaczynały wojnę? No to nie tylko chodzi o tam o szerzenie demokracji, ale jak te magazyny z bronią stają się pełne, tak, i rząd Stanów Zjednoczonych od koncernów tych zbrojeniowych, przepraszam, nie chce kupować broni, no to trzeba ją zużyć. No, ale tą najbardziej popularną, najbardziej produkowaną bronią jest jednak ta broń konwencjonalna, czyli te wszystkie jakieś tam te rakiety, nie rakiety, bez tych głowic właśnie atomowych. No i tego by się trzeba było pozbyć, bo jak tutaj wam przeczytałem, ta ilość głowic nuklearnych na świecie, gdyby tak się właśnie miał zacząć konflikt atomowy i te wszystkie kraje pieprzyłyby na raz,
To byłoby tak jak w tym kabarecie Smolenia. Mówię ci, jak pieprznę, to się mogę tylko o jedno biurko pomylić. No, doszłoby do totalnej anihilacji życia na tej planecie. To jest tak jak Einstein bodajże mówił, że po trzeciej wojnie światowej to walczylibyśmy już tylko po tym i wyłącznie na jakieś tam maczugi i kamienie, bo to, co znamy do tej pory, przestałoby istnieć, więc nikt nie ma interesu w tym, żeby pieprznąć atomem. No bo tak sobie, no po co, no już, jak już się pieprznie raz atomem, no to ani się nie sprzeda tej broni konwencjonalnej, ani się nie zużyje. Ona de facto no, raczej nie będzie za bardzo potrzebna, bo siła takiego wybuchu, no Stany Zjednoczone prawie 8 tysięcy głowic, tak Rosja 8 tysięcy głowic, nawet jakby po 10 pieprzyły, no to nie ma życia. Także tutaj ja myślę, że do samej takiej wojny atomowej w najbliższej przyszłości raczej nie dojdzie, już chyba, że naprawdę u sterów jakiegoś państwa stanie jakiś naprawdę psychopata, który będzie dążył do zniszczenia wszystkiego łącznie z sobą. Także wtedy być może tak, no ale takich wariatów no raczej nie ma. Mówię, że Putin jest naprawdę cholernie mądrym politykiem. On nie to, że go chwalę, ja po prostu stwierdzam fakt, że facet nie dość, że ma jaja, to jeszcze tutaj też u niego ten mięsień pracuje i to, co robi, to raczej moim zdaniem nie zmierza w kierunku tego, żeby jednak rozpierdzielić wszystko dookoła. Także tutaj tego bym się aż tak nie obawiał. Mówię, no, atomy raczej latać nie będą. Bo to nikomu korzyści nie przyniesie. A wiadomo, że żeby coś zrobić, no to raczej w normalnych sytuacjach to trzeba mieć jakiś tam motyw. No ja już nie mówię, tak jak mówię, jeżeli będzie wariat, to może być lipa, ale no póki co, no ci ludzie, skoro są u sterów, no to jakiś tam potencjał intelektualny posiadają i zdają sobie sprawę z tego, że takie coś nie przyniesie zysku, a wojny są toczone zazwyczaj dla zysku. Ja, taka dygresja, pamiętam jeszcze w czasach liceum, moja pani profesor od historii zawsze powtarzała, mój Bartek, jak będziesz na jakimkolwiek egzaminie i będziesz miał odpowiedzieć na pytanie dotyczące przyczyn jakiegokolwiek konfliktu, specyficzny sposób mówienia, fajnie się go słucha, taki bajasz bardziej, tak o, jak to nieraz jest tak, że ktoś usiądzie i opowiada jakąś tam ciekawą historię, on ciekawie opowiada o tym, co może być. No i właśnie on tam mówił, że cokolwiek to się zacznie od jakiegoś tam morderstwa politycznego, że jakieś ruchy ludzi, właśnie Niemcy, Francja, te sprawy i że jeżeli cokolwiek się zacznie, to się zacznie właśnie tam, no czy w Polsce. Pamiętacie, vloga takiego nagrałem, tutaj się na miniaturce pojawi, na temat Macierewicza i mówiłem, że właśnie na te czasy takie niespokojne obecnie, to facet, który naprawdę, moim zdaniem, on tak jak mówiłem, jakieś tam harcerstwo, on tam się, te klimaty jego to po prostu chyba kręci. Fakt, jest jakimś tam, no przez niektórych określany mianem oszołoma, dziwaka, tego przypadek, nie sądzę, podejrzliwości, to mogą jakoś tam jego dyskredytować, natomiast on naprawdę kocha wojsko. Zobaczcie, to właśnie jego chwalą żołnierze za to, że nie ma już tego przepisu, który mówi, że oni mogą służyć jako szeregowcy tylko 12 lat. No bo to był debilizm jakiś, no 12 lat szkoli się człowieka, nawet na tym stopniu właśnie szeregowcy, ale to przecież szeregowcy idą, to jest to mięso właśnie armatnie, którzy w razie jakiegoś konfliktu to oni nadstawiają tyłka i to oni trzymają karabin i to oni strzelają. Także w armii to niepotrzebne jest aż tak dużo generałów, tych szeregowców, tych kaprali. Takich żołnierzy jest najwięcej w razie konfliktu potrzebne. No i teraz stało się rzecz dobra, no bo 12 lat szkolenia, tak? Człowiek cały czas tam było w niego inwestowane pieniądze, a potem co? Wiatr, tak? No i znowu bierzemy jakiegoś żółtodzioba, w którego trzeba włożyć full pieniędzy,
żeby on jakieś tam umiejętności zaczął posiadać, żeby chociażby celnie strzelał, tak? Bo to też nie jest takie najprostsza sprawa, żeby dobrze strzelić. Tam są jeszcze przecież ci kierowcy, oni też przecież szkolą się, doskonalą te sprzęty wojskowe, one wcale nie są takie proste w obsłudze, tak mi się wydaje, bo ja niestety w wojsku nie byłem. No i co? No i teraz jest okej, okay, teraz oni go lubią. Ja mówiłem, że ten człowiek na taki czas nam jest teraz potrzebny, ponieważ to wojsko musi wiedzieć, że za sterami to jest facet, który jak będzie trzeba, to będzie umiał podjąć jakąkolwiek konkretną decyzję. Nawet ja uważam, że to nie jest problemem, jeżeli może coś, nie wiem, będzie musiał. To gdy powiesz, że chodziło o pieniądze, to ta odpowiedź na pewno zawsze będzie prawidłowa. Bo nic się nie dzieje, jeżeli nie ma przyczyny finansowej. A zagłada całej ludzkości, no raczej pieniążków nie przyniesie. Także jeżeli miałaby nastąpić wojna, to ona tak czy siak będzie konwencjonalna. Znaczy tylko i wyłącznie pod tym kątem, że uzbrojenie, które będzie używane do walki, to będzie konwencjonalne. To nie będzie raczej atom. Co dalej? Czy grozi nam w Polsce wojna na jesień? Powiem, no, że zdania naukowców są podzielone. Naukowców i tych wszystkich jakichś tam przepowiadaczy, ja absolutnie nie aspiruję do takiego miana. Nie chcę tutaj być jakimś tam wróżbitą przepowiadaczem. Natomiast jeżeli byśmy tak się odnieśli do jakichś tam różnych proroctw, tych przepowiedni tutaj, no już tam ja nie mówię o Klimuszce, bo i czy tam Baba Wanga, bo no, oni mówią, że no, Polska tak czy siak będzie tym najspokojniejszym rejonem. Z drugiej strony też patrzymy, co się dzieje w Belgii obecnie, gdzie policjant, szef policji zostaje znokautowany na ulicy. We Francji mamy zamieszki. W Calais imigranci robią rozruby. Sami Francuzi strajkują, bo wkurwiają się najnormalniej w świecie, wkurwiają się, że każe im się więcej pracować, żeby były pieniądze na socjal właśnie dla tych, którzy między innymi w Calais rozrabiają. Tam już są totalne bitwy na ulicach. Elektrownie atomowe obniżają swoją wydajność, mniej produkują prądu. Na stacjach benzynowych brakuje paliwa. Tam już się naprawdę dzieje coś niedobrego. Szczególnie biorąc pod uwagę, że raptem 2 tygodnie, tak, zaczynają się Mistrzostwa Europy w piłce kopanej. No i co? Nie będzie prądu, nie będzie paliwa? Lipa. Panowie, lipa i panie. Także tutaj, jeżeli dojdzie do jakichkolwiek konfliktów, to raczej na chwilę obecną będzie to zachód Europy. Takie są moje jakieś tam przewidywania wynikające z obserwacji. Natomiast no jeszcze tutaj patrzmy dalej. No, też w ogóle to jest ciekawa sprawa, bo jest taki tutaj na Pomorzu, w Człuchowie, jest Jasnowic Jackowski. No i on w ostatnich, jak tam słuchałem jego tych proroctw, bo interesuje się takimi sprawami. Nie to, żebym w to wierzył czy brał na poważnie, ale lubię sobie posłuchać, jak on opowiada, bo ma taki specjalny.